Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wszyscy mówią, że pandemia się skończyła. Biden mówi, że pandemia się skończyła, no ale w zasadzie komuniści pandemii nie skończyli. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są demonetyzowane. No, pandemia to była jedna szansa na 100 lat. To jest to, co komuniści po prostu uzyskali. Wybrano Bidena, wybrano dużo polityków i zastraszono cały naród. Cały naród amerykański został zastraszony. Wiele narodów zostało zastraszonych, ale w Ameryce szczególnie. Wprowadzono najróżniejszego rodzaju ograniczenia i pomoc i w zasadzie ingerencje rządu w prywatne życie wszystkich obywateli. No i pandemia się skończyła. Teraz wszystkie te ograniczenia, te rozdawnictwo, ten jeden wielki komunistyczna budżetówka działa bardzo dobrze. No i długo będzie jeszcze działało. Jednym z takich przykładów no to jest to, że pandemii nie ma, a 2 czy 3 tygodnie temu Biden powiedział, że 500 miliardów dolarów będzie skasowane w pożyczkach studenckich. No pożyczki studenckie są tylko dlatego, że 30 lat temu komuniści w kongresie ustawili cały ten system, że po prostu narobiło się tyle długów studenckich, a jedyne, co studenci się w Ameryce uczą, no to o homoseksualizmie, o transgenderyzmie i najróżniejszych innych lewackich, komunistycznych ideologiach. 45% ludzi poniżej 35 roku życia wierzy, że socjalizm to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Także, że te pożyczki zlikwidował, no ale on ich nie zlikwidował. Kto to zapłaci? No zapłaci każdy pracujący podatnik, no bo zawsze ktoś musi zapłacić. 500 miliardów, czy nawet 1000 miliardów, czyli trylion dolarów, no to nie jest mała sprawa. No ale prezydent Biden poszedł do CBS. CBS, no to jest komunistyczny broadcasting system. No ten reporter, czy ten człowiek, który robił wywiad, no to ma parę milionów rocznie pensji. No ale to jest taka szczekaczka komunistyczna. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te środki masowego przekazu, no to są środki masowego oszukaństwa. No i Biden przyznał, że pandemia już jest zakończona, że pandemii w sumie nie ma. No dużo jeszcze tych lekarzy, no to tych niby fachowców, no to krzyczy, że nie, że to trzeba ciągle maseczki, trzeba wszystkich szczepić 3., 4., 7., 19 raz. No ale to pokazuje, że już wszyscy normalni po prostu mają dość, no i on stara się jakoś przekonać normalnych, żeby zaczęli popierać komunistyczne działanie Bidena. No ale ten stan wyjątkowy nie jest usunięty. W wielu miejscach, w wielu ministerstwach, w wielu dziedzinach ten stan wyjątkowy nie jest usunięty. Te całe no, ilość śmiertelnych przypadków na całym świecie spada. Spada, jest najniższa od marca 2020 roku. No w Ameryce 80% ludzi w sumie jest albo po chorobie, albo po szczepieniu. Te pozostałe 20% to już przypuszczalnie się nie zaszczepi. No część troszeczkę też się wykrusza, no ale większość ludzi już chorowała. Najgorsze w tym wszystkim jest to z tymi dziadami eksperckimi, jest to, że ciągle zmuszają ludzi do zaszczepienia się, nawet jeżeli ktoś naturalnie był chory. To jest najgorszy no, sprawa kryminalna dla mnie, bo z punktu widzenia medycznego to coś takiego nie powinno być. No ogólnie rzecz biorąc, cały ten COVID, no to jest coraz
coraz mniej jakiś taki efektywny, no bo zawsze każda pandemia to ma to, że ten wirus z każdą następną generacją, no to się po prostu osłabia. Zadaniem wirusa, no to nie jest to, żeby wykończyć wszystkich i to, że on się rozwadnia, no to jest ogólnie znana rzecz, no ale też dochodzi właśnie, że już tak ludzie nie zarażają się, no bo się przyzwyczaili. Teraz każdy normalny, każdy człowiek, który w zasadzie był chory i jest w jakimś takim nie wieku krytycznym, nie jest chorobowo krytycznie, no to większość ludzi mówi, że to jest po prostu 3 lata temu, no to by każdy powiedział, że to był taki no średni przypadek grypy, a teraz to jest wielka sprawa, że to był po prostu COVID. No, większości ludzi nie zagraża śmierć i to jest właśnie najważniejsze w tym, że to przypadki śmiertelne zdarzają się, no ale to w pewnych grupach. No ciekawe jest, że taki Ashish Jha, no Hindus jako doradca medyczny, koordynator w Białym Domu, no jak to jest możliwe, żeby Hindusi urodzeni w Indiach opanowali tyle tych miejsc w budżetówce w Ameryce? Czy nie ma normalnych ludzi, którzy są obywatelami amerykańskimi z urodzenia? Gdzie to wszystko się podziało? Gdzie ci ludzie, którzy powinni jakoś kierować swoim własnym krajem, są kierowani przez Ashisha Jha? No to z Indii, no to oni wszyscy przyjeżdżają z najróżniejszych tych kast, bogatych kast w Indiach, no ale 85% Hindusów, no to są socjaliści. 85% Hindusów, no to uwielbia budżetówkę, no bo oni wyrośli tam za Gandhiego, mają ciężkie pieniądze i w Ameryce właśnie znajdują w budżetówce. Znajdują swój raj. No tak mnie się wydaje, nie powinno być. To jedna konstytucja amerykańska, no to nie jest za tym, żeby był jeden wielki rząd. No ale pomijając właśnie Ashish Jha, no to on ekspert z Białego Domu, przedstawiciel z Białego Domu, powiedział, że w zasadzie ten koronawirus, no to jest taka grypa. No, jeżeli faktycznie tak jest, no to dlaczego Biden w tym komunistycznym broadcasting system nie powiedział, że to wszystko trzeba już, co było ustanowione i zmuszone, szczególnie ten stan wyjątkowy pod względem poziomu jakiegoś tego medycznego czy wymagań. Dlaczego to nie wszystko jest wyrzucone? No dlatego, że jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze, że po prostu komuniści chcą w Ameryce doprowadzić do takiego stanu, jak było w Wenezueli. W Wenezueli ta wielka inflacja spowodowała to, że ludzie zaczęli krzyczeć, że rząd ma pomagać. No i właśnie tutaj jest ta transformacja amerykańska taka. Oni chcą doprowadzić do tego, żeby ludzie błagali rząd o jakieś kuchnie z zupami, żeby były jakieś dotacje, żeby były jakieś pomaganie. Chcą po prostu uzależnić cały naród od biurokratów. Także, że inflacja jako taka, no to jest na poziomie. No, gamoń Biden, jak się go zapytał ten prowadzący, czy jest inflacja, no to Biden się śmiał, mówi, jaka tam inflacja jest. Było 8% i jest 8%, także nie ma inflacji. No, w ten sposób, no to nawet kretyn tak nie jest w stanie powiedzieć. On był dumny, że inflacja nie wzrasta z miesiąca na miesiąc, no, ale nie zdaje sobie sprawy, że jednak nawet w takim stopniu 8 czy 9%, czy tam 12% rocznie w ciągu 12 miesięcy, no to jest makabryczna sprawa. No pieniądze, chodzi zawsze o pieniądze.
w marcu 2020 roku to prawo covidowe powprowadzali. No i to wszystko po prostu pozwalało na drukowanie pieniędzy. Ten budżet, Kongres, Biały Dom doprowadził do tego, że setki miliardów dolarów po prostu są rozdawane na lewo i prawo, dlatego że w ramach pomocy, w ramach sytuacji nadzwyczajnej. No, to włączone jest, powiedzmy, dla kuponów na jedzenie, kuponów na darmowe jedzenie. Ograniczone są, powiedzmy, kiedyś, no to było tak, że jak ktoś brał kupony na jedzenie, czy jakąś pomoc państwową, no to musiał wyjaśnić, że szuka pracy, że chce pracować i tak dalej. No teraz już nie trzeba. Teraz po prostu ludzie przychodzą, mówią, dajcie, no i jest im dawane. Tak samo ograniczyły możliwości poszczególnych stanów, żeby jeżeli ktoś tam zarabia powyżej pewnego poziomu, żeby kupił prywatne ubezpieczenie, no to teraz nie musi wykupywać, po prostu idzie na garnuszek federalny i to wszystko jest płacone przez pieniądze podatników. Są takie organizacje, które patrzą ile to kosztuje, no i takie niektóre obliczenia, to wychodzi, że to jest około 25 miliardów dolarów na miesiąc. To są potężne też pieniądze. No ale tak jak wspominałem wcześniej, najgorszy przypadek, no to są jednak te pożyczki szkolne. 0,5 tryliona dolarów, czyli 500 miliardów. Długoterminowo to może być 1,5 tryliona. No pandemia się skończyła, a oni pod konto tej stanu wyjątkowego liczą i rozdają te pieniądze na 2023, na 2024. Także stan wyjątkowy wprowadzony raz, wprowadza prawo, które jest na zawsze. Także że ta prowizorka i tymczasowość, jak w każdym komunizmie, jak w każdym jednopartyjnym systemie, no i takim zaczyna być system amerykański, doprowadza do tego, że to nigdy się ta prowizorka i ta tymczasowość się nie kończy. No administracja Bidena i Biden, no to chce na dwie strony. To on chce zapewnić Amerykanów, że te restrykcje, że te restrykcje w ich życiu już powoli się ograniczają, no i że ludzie mogą zacząć żyć normalnie, no ale również chce mieć tą siłę stanu nadzwyczajnego, kiedy może rozwijać cały ten system opieki społecznej za to, żeby po prostu były, ta kiełbasa jest rozdawana, no i żeby głosowali na tych, którzy rozdają najwięcej kiełbasy, no i po prostu to zmusza ludzi do czegoś takiego. No jest COVID, no to jest wykorzystany na dwie strony przez komunistów. Oni już po prostu nie ma nikogo lepszego, kto by wykorzystał właśnie taką sytuację lepiej niż komuniści. Oni po prostu są fachowcami. Każde nieszczęście jest wykorzystane 3 razy przez komunistów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na wszystkich tych lewaków. Lewacy po prostu niszczą cały świat, w każdym kraju niszczą. Zniszczyli szkolnictwo, zniszczyli przemysł rozrywkowy, zniszczyli politykę. Gdziekolwiek nie są, to jest jeden wielki smród, brud i ubóstwo.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że dostaliście kopa, mam nadzieję, że zaczynacie myśleć, że komunistyczni politycy i urzędnicy, no to nie jest najlepsza rzecz dla was, no i dla całego społeczeństwa. Zdrowia dla normalnych.